jak ojciec przyjeżdżał z pracy, to zawsze pytał mojej mamy: Janka, ty już jadłaś? Tak, ja już jadłam. I my jako dzieci, tak już my po latach dopiero doszli do wniosku, że ona nigdy, ona zawsze jadła. Czy pamiętasz, kiedy ona jadła? Dlatego nie było za dużo i żeby ojcu zostawić, to nie było, takie były te wybory. I dopiero dlatego człowiek zostawił jakąś taką sobie mentalność czy wrażliwość, bo to ma korzenie sięgające do osobistych doświadczeń. Jeden z sąsiadów był krawcem, był bogaty, zamożny, mieli śmietanę. To ta córka zawsze nas wołała i dawała nam tą śmietanę, a matka ją zawsze krzyczała na nią. Grażynka tego, ona się z nami dzieliła. Wielkim problemem było kupno węgla na zimę i ziemniaków. Przyjeżdżał rolnik i 3-4 worki ziemniaków. To matka właśnie, że już z głodu nie umrzemy. Naprawdę jadło się, nawet bywało w domach, to jest prawda, no, kawa zbożowa i się cukrem sypało ten chlebek. Mama robiła smalec, natomiast Boże Narodzenie, na stole się pojawiały rzeczy rzadkie. Teraz jeszcze ślinę mam, jak sobie pomyślę, jak ja czekałem na te specjały. Daliśmy taką małą puszkę, pamiętam, sardynek. Portugalia, skąd te sardyneczki? Czekaliśmy, jak to otworzone będzie na Wigilię. No i każdy dostał, wie pani, to dzisiaj, jak tak się do kamery mówię, o takich bardziej osobistych, może prywatnych przeżyciach, ale to były rzeczy naprawdę niezwykłe i nikt mi tego nie ukradnie. Jako dzieci zbieraliśmy jasnotę, takie białe kwiatki, o takich pokrzyw rumianek się zbierało, biały bez się zbierało. Zbierało się po prostu różne rośliny i się sprzedawało w herbapolu. Po 5, po 4 złotych suszone, no to po prostu były, zbierało się butelki, szmaty się sprzedawało. To był świat, a poza tym był niezwykle barwny. Hodowało się świniaki na podwórkach. Te kury, to wszystko bawiło się w taki sposób, ja pierniczę. I to nie była, uważam, nędza, to była bieda. Ubóstwo, bieda. Dlatego takiego mam czasami powera, jak w tych sprawach socjalnych, społecznych, bo jesteś bolszewikiem czy socjalistą, bo uważam, że sytuacja, kiedy bardzo bogaci ludzie otrzymują od państwa duże pieniądze, w sytuacji, kiedy są obszary zdefiniowane i określone właśnie biedy czy potrzeb, to jest skandalem. W mojej rodzinie Wigilia jest bardzo tradycyjna. I to jest Wigilia, którą w jakimś sensie kreuję, odtwarzając te przeżycia, te wspomnienia, które miałem w swoim rodzinnym domu. W domu bardzo może ubogim, ale bardzo szczęśliwym, pogodnym, ciepłym. Śpiewamy kolędy. Oj, maluśki, 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 kiejby rękawicka. Moje dzieci nie znają biedy. Nie znają biedy, bo mi się jakoś szczęściło. Byłem, dobrą pracę miałem. No, mam piątkę dzieci. Walczę o rodziny, dlatego, bo wiem, ile kosztuje rodzina. Może nie jestem może bogatym jakimś człowiekiem, ale naprawdę, będąc posłem, burmistrzem, nie znają tej biedy i one tego nie znają. I niestety, ktoś powie, było im to oszczędzone. Nie, to nie było im dane. Trzymam się takiej zasady, którą mi powiedział kiedyś mój znajomy, duchowny, powiedział, wiesz co, to jest tak w życiu, że ubóstwo jest darem. Nędza jest prawdziwym dopustem, niektórzy powiedzą przekleństwem. Dlatego, że niedosyt hartuje, uczy. Mama mi kupiła kiedyś za 55 zł, pamiętam, pióro, takie była firma Inco, czy Inco się pisało. Ja się dobrze uczyłem w szkole. I mama się cieszyła, się dobrze uczyłem, a tak mi się marzyło na tłoczek pióro z atramentem. Wypatrzyłem je w księgarni, tak jak później się ogląda ten film, te filmy, opowieść wigilijna, jak te biedne dzieci, to tak to jak człowiek później to inaczej przeżywa, jak sam coś podobnego przeżywał, kiedy język uciekał albo by bardzo chciał, a kasiorki i rodziców nie ma. I tak sobie bardzo myślałem, dostałem to pióro. Wie pani, ja nie wiem, ja je dotykałem, ja je pod łóżko, pod choinką leżało później, pod poduszkę, ja je wąchałem, ja je dotykałem, to była dla mnie relikwia. To było biednie, było bardzo ubogo, ale paradoks polegał na tym, że wtedy drobny prezent i no po prostu był radością ogromną, co niestety, mówię niestety, nie jest dane moim i wielu innym dzieciom, które mają pewien dostatek. Moja mama kiedyś mówi, może po wojnie powinna iść do szkoły jakieś, bo
Ja ona szkoły nie skończyła, bo ją miała macochę, poszła do pracy, była z ekspedientką. A ja mówię, mamo, jakby mama skończyła szkołę i była jakąś panią, byśmy mieli lepiej, byście mieli lepiej. Moja mama mówi, ja mówię, mamo, niech mama nie żałuje. Absolutnie. Mielibyśmy lepiej, mielibyśmy gorzej.